Witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. Dzisiaj wybraliśmy się na poszukiwania do lasku i mój pierwszy sygnał jakieś coś o czegoś, w sumie to nic takiego. Witam Was również serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Dzisiaj muszę się uwijać, bo Ewelinka powiedziała, że jak znajdę mniej rzeczy od niej i mniej ciekawszych, to będę nosił jej łopatę na następnych poszukiwaniach. Także mam wyzwanie, muszę być lepszy. Taka pokraka wylazła z ziemi. Mosiężna, nie? Chyba mosiężna, no, ciężka. Ciężkie. Krzysiek mówi, że to pudel. Chyba stojący na nogach. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Zobaczcie z tyłu. Posłuchajcie tych dźwięków. To są dźwięki nadchodzącej wiosny. Chyba mnie, kochani, ci na złą zabrałeś. A to do czyszczenia pieca, czy co to może być? No to gdzieś od pieca. Znaczy nie do czyszczenia. To jest... co to jest? Zasuwka jakaś. Zasuwka? No to bardziej bym do czyszczenia pieca. Ale... z takim haczykiem? Nie wiem. No i jeszcze takie coś, ale to sobie wisiało na tym, na drzewie. Pewnie komuś było niepotrzebne. Ale nawet ciekawe, nie? No i oczywiście od groma. Już mi się probointer nie mieści. Złomu. Już mnie biodro boli. Szukamy dalej. Szukamy dalej. A ja dorzucam do tego wszystkiego oto takie szczypce. Nożyce do cięcia blachy. No nie będzie to tylko złom, bo zobaczcie, jesteśmy w miejscu, gdzie kiedyś dawniej stał tutaj wiatrak, także można spodziewać się wielu, wielu innych przedmiotów i też bardziej atrakcyjnych. Nie tylko tu złom wychodzi, są też i blomby, ładne blomby ołowiane. Kolejne moje znalezisko. Tłumacz, co to? Twój lektor w tle powie. To jest hak mundurowy od pasa wojskowego. A pokaż z drugiej strony, widzą, czy coś jest napisane? Nie. Nie. Same dziurki. Same dziurki. Chyba, że to jest alfabet Braille'a. Coś tu skwierczy. Skwierczy. Skwierczy puszka. A pod puszką azbest. To wszystko wypierdzielają ludzie do lasu. Niezdrowo. No niezdrowo, nieźle. A my musimy po nich sprzątać. A szczęśliwym znalazcą oto tego wieczka od fajki jest oto ta dama. Pochwal się, co tam było, a tak dzielnie walczyłaś. Jak zawsze dzielnie walczę. Proszę, nie wiem co to jest. Ale mam tutaj podobne. Dlaczego to może być? A tutaj dotarliśmy do takiego okopu. Nie wiem, czy to dobrze widać w kamerze, ale wejdę do środka, do tego okopiku naszego i tutaj będziemy szukać, tu będziemy się kręcić. Tam chodzi Ewelinka. A tu są moje znajdki z tego miejsca, gdzie jest okop. Jedna łuska, dwa guziki i 50 groszówka. A jak u ciebie? Mam grosika i jeszcze jedną, ale nie wiem jak przeszła, zaraz zobaczę. Pewnie też grosik. Tak czy nie? Chyba tak. Nie, bo to będzie za grube. Grosik jest, a to? To jakaś inna moneta. To może być fenik. Myślisz? Blaszka. Ale jeszcze zobacz, taka
wózka, nie? Wózeczka, no. Mini, mini. Ten Deus to jest czuły na takie piździmiździ malutkie. No, faktycznie. Ale jeszcze takiej nie znalazłam. Malusiej. A u mnie tylko stary kapsel. Ku mojemu zaskoczeniu wyskoczył taki fragment z napisem niemieckim. Pewnie część jakiegoś orła z napisem. Zobaczcie. Do końca nie wiem, co to jest. Może wy rozszyfrujecie. Pokażę wam drugą stronę. Jest bez napisów. Wrócimy na stronę właściwą. I tak to oto wygląda. Będzie w domu co kminić, co to jest. Wiosennie, wiosennie i przesilenie wiosenne. Co to może być? Ołów? Coś. Mam jeszcze takie coś. Od lampy. Jeszcze ogólnie znalazłam 5 groszy. Ale nie znajdę go teraz. Tutaj. Łyżka. Dosyć. I jakaś tam rurka. No i te moje 5 groszy. A i jeszcze takie coś jak... O Jezu, jak dzwoneczek. Nie no, chyba raczej nie. O! Taki duperelek. Dużo takich malutkich rzeczy wychodzi. Ty złom targasz, a ja nie. A dlaczego nie zbierasz złomu? Potem pozbieram, jak będziemy wracać z powrotem. No już znam te twoje potem. Będziesz wiedział, gdzie położyłeś. Ewelina wrzasku narobiła. Przybiegłem zdyszany. Mówi, że ma coś ciekawego. Faktycznie coś to było. Tu jest jeszcze drugi taki nieczytelny element. Znaczy, co ja mówię, nieczytelny. Oberwany element od drugiego końca. Także coś było, ale co to nie wiem. Może jakaś bransoletka. Ciężko powiedzieć. Bransoletka? A może jakaś tam bransoletka była, nie? Także krzyku narobione, ale i no bo coś ciekawego też jest. Na sam koniec coś zaczęło wychodzić. No bo tak zazwyczaj jest. Jak się będziemy zbierać do domu, to zawsze coś wychodzi. Także cieszę się ogromnie. Ostatnio mamy biedne poszukiwania. Ciężko nam się jest wbić w dobrą miejscówkę, pomimo to, że mamy duży obszar z pozwoleniami. No ale pomalutku zbieramy się do domku. Tym razem nie było większych skarbów. Ale to nas nie zraża, nie poddajemy się. Następnym razem na pewno będzie lepiej. Prawda? Oczywiście. No już w domu, w kominku rozpalone. Trzeba zajrzeć do Hani i zrobić coś do jedzenia. Właśnie wróciliśmy do domku. Hanunka się pięknie bawi. Trochę narobiła tutaj bałaganu. Jak zawsze, prawda? Trochę nam pokasuje, więc zaraz podamy jej syropek. A teraz czas na jej ulubione co? Żelki. Jaki kolorek zjesz? Encepence. Żółty i czerwony. Pokaż te żelki. Cześć kochani, dzisiaj na kanale Odkrywca Historii. Przyjdzie wiosna, to wszyscy będziemy zdrowi. Wracając do słów, które wypowiedziałem na początku, że jak będę słabszy w poszukiwaniach, to będę nosił łopatę Ewelince. Jak się okazuje, jak widzieliście, to Ewelinka dzisiaj dominowała w poszukiwaniach, także następnym razem będę ci nosił łopatę. Trzymam cię za słowo. No i też nagramy też to waszym, Państwu pokażemy na ekranach telewizorów czy telefonu, będziecie mogli to zobaczyć. Mniej mamy czasu teraz na nagrywanie, ponieważ przygotowujemy się do zawodów w Lisbargu. Ostateczny termin zawodów i poszukiwań w Lisbargu to 19-20-21 maj, także śledźcie nasze profile, lada chwila ogłosimy to oficjalnie, wprowadzimy też zapisy, które będą limitowane. Z ciekawostek już możemy wam powiedzieć, że będą to poszukiwania jednej z bitw
wojen szwedzkich, która odbyła się w Lidzbargu w 1703 roku. I oczywiście też będą Mistrzostwa Polski w poszukiwaniach plażowych, jak również cały taki pakiet dla dzieci, bo to będzie piknik rodzinny. Także śledźcie nas na bieżąco, będziemy Wam podsyłać informacje. Lada chwila ruszą zapisy. Dziękujemy Wam za obejrzenie i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.